Podpisywanie wielu kontraktów w krótkim czasie powoduje, że NFZ nie zawsze sprawdza liczbę oraz kwalifikacje personelu, harmonogram pracy, wyposażenie placówki, a tym samym NFZ nie zawsze weryfikuje prawdziwość złożonej oferty. Sposób kontraktowania świadczeń jest mało przejrzysty, a procedury stosowane przez NFZ nie zawsze zapewniają wybór najlepszych placówek, które gwarantowałyby pacjentom odpowiednią jakość. Tym samym fundusz nie zapewnia najlepszego gospodarowania pieniędzmi, które są przeznaczone na świadczenia zdrowotne. Nie zawsze NFZ wybiera ofertę najlepszą dla pacjenta. Zdarza się wręcz, że kontrakty otrzymują placówki, które w rzeczywistości nie spełniają wymagań lub przedstawiają nieprawdziwe dane w ofercie. Trzeba przeanalizować potencjał szpitali w stosunku do potrzeb pacjentów. Rekomendujemy, aby najważniejszym kryterium kontraktowania była jakość i dostępność świadczeń rzeczywiście oczekiwanych przez pacjentów. Pozwoli to uwolnić zawieranie umów od lokalnych nacisków.